FPS na konsoli, do czego to dochodzi? Dobra, smyromy. Mniej więcej też godzinkę. Mniej więcej godzinkę, przechodzimy do punktu, na który każdy czeka, czyli Heavy Rain. Przynajmniej Dezen czekał. I tak to mija powoli na tym świecie. Jezus Maria, to FOV. Dobra, tak był zoom. Jak się strzelało, dobra. Jak się granatnik, to się dawało, dobra. Reload. Hello darkness, my old friend. O, nie mam granatników. Heavy range. Co tu mamy? Jak się to długo ładuje, ale będę miał takie fajne wybuchy. Dobra, lubię to. Lecimy. Rip. Jezu, jak się. A dobra, tak się biegało. Paczka z amunicją. Panie Water, odsuń się, ja tu otwieram drzwi. Ej, tego się nie da otworzyć. Oszukali mnie. Dobra, to zróbmy to inaczej w takim razie. Was понял. Меня троица. No to tam i tak mi to otworzył. Nope. Ten mur jest no... niezniszczalny. Tego cholernego muru się nie da zniszczyć. Ta destrukcja otoczenia. Battlefield. Reds approaching. Jak się jeździło? I'm going. A tak się jeździło. Aha, dobra, ogarnia. Oj, ha. Tam jest niewidzicie. Au, aha. A się jest kuca. No tak. No tak. O, użyłem się kuca. Aha, niedobrze. Dwa szatin. One more for you. Get out! I need to fix fire, water. Sześć, nie zniszczyłem wszystkich. Chciałem ten cały mur zniszczyć, czy coś? Sygnał przyjęt. Zbroz. Zbroz.
No. Działa, działa. Ta destrukcja otoczenia. Dobrze, że to się mocno budować, biorąc go młotkiem. The attack on Zabograd has started. Continue to city limits and hold for further orders. Out. You heard her. We're moving in. That's fine with me. We get in first, maybe you'll find some gold. That's not why we're here. You want to sail the Caribbean? You gotta buy a boat, right? Maybe we could set up our own mercenary outfit. Start in a small school and build up a reputation. By blowing stuff up and eating beef jerky? That could be our model. We get beer in there somewhere? Hi, my name's Harry. I'll blow stuff up while eating beef jerky. How much would you pay for that? Wait, don't answer. Za mało trawy. Dlaczego tu nie ma trawy? How much would you pay for that? Wait, don't answer. Because we'll blow up your building, eating beef jerky. You'll have to take same puste pola, lasy. Już nawet Oblivion miał więcej trawy. A swoją drogą trzeba przyznać, że Oblivion na PS3 wygląda no naprawdę super. A w sumie to jest prawie ten sam rok. Wydanie Obliviona i Bad Company. Ja się będę bawił. O dymy, ale się ciężko tym padem steruje. This is Mike 1 Juliet. The Russians are in better shape than we thought. We need you to take out the defensive positions. That's objective offsides for the record. Out. Did she sound a bit upset? I thought she sounded upset. That can't be a good sign. Must have been something you said. I said? I never talked to her. Listen up. Objective offside is a backup plan. It means our tanks are in trouble. We better get those guns right now and stay in line this time. O rany, serio mam zająć miasto? Here we go. They hit our tanks with those damn AT guns. Buchająca beczka. O. Jak ja to przeżyłem? Run boss. Czyli tutaj wszystkich pop ten dożyło. Ktoś jest? Hello darkness, my good friend. Yeah. Mocarny nóż. Halo? Hello.
Ale ja się czuję niekomfortowo. Nie zdążyłem się uleczyć. O chwilę. Jak się nie zdążyłem uleczyć? No nie mówcie, że od początku. Wystarczy, że ta gra jest nudna jak fleki z olejem. Dlaczego gry na PS3 muszą być takie kiepskie? Dlaczego? A nie, w sumie. To nie był kiks, to nie był safe. Po prostu umarłem i się wrześciłem gdzieś indziej. Jak multi. Otworzę sobie drzwi. No to już nic nie poradzimy, co? Wow. Tego się nie spodziewałem, prawdę mówiąc. Hello? Tak dobrze jest sobie walnąć. Ej, przecież zapominam o jednej fajnej, bardzo ważnej, fajnej rzeczy, no. Przecież ja mam na lot. Tak. Sygnał, klient! Zbrus! Match beta. O nie, tam jest czołg, dobra. Załadował mi... nie, załadował mi się jeszcze na lot. Jednak wyczułem dawkę przyjemnej gry w Warriorze dzisiaj. Kiedykolwiek była gra w Warriorze przyjemna? Truchta. No to znowu na lot. Was ponił. Nie gotuje się. 3, 2, 1. Jeszcze chwilka, niech się zładuje nam na lot. Na lot to dobra rzecz. Ja na ile ten czołg może wytrzymać? Nie, może młotkiem go będę bił czy coś? Pięć godzin później.
A jakbym mógł do tego czołgu wsiąść? Was ponił! Jedzie to jeszcze! 3, 2, 1! Bomba poszła! Naj! Zniszczyliśmy czołg. O to chodziło. Było warto. O kurde, walił go nawet do, nie wiem, do Szwecji. Jest to jakaś paka, o. Czekam w jakiegoś RPG, ale nie wiem jakiego. Skyrim, Wiedźmin, Gothic, Undertale. Przechodziłem na zyskanie miasta i przejęłem cały tym Wiedźmina. Ale to jeszcze raz. Bomba poszła, bomba poszła. Chyba rozwaliłem ładnie ten budynek. Czy nie jestem pewien, ale chyba tak. I think that's the last one. Damn it, this town is gonna need a makeover. Co mi panowie? Bravo 1 Charlie, this is Mike 1 Juliet, over. This is Bravo 1 Charlie Actual, over. Seems you saved the day again. Things got a little hectic up here, over. Yeah, well, they're pretty hectic down here too. I can hear you, Sweetwater, but you're doing a fine job, over. She knows my name. Focus, boys, focus. Your orders are to rendezvous with the armor division at the beachhead. Out. Rendezvous at the beachhead. We're moving out. She knows my name, Haggard. She knows my name. Yes, I've been thinking about this July. How do you know she's good looking? I have this cousin who has a beautiful voice, but a face like a can of dog food. Is that the one that you dated? Yep. Cool. Well, well, look who decided to show. Better late than never, I guess. Even though we've already pretty much finished the job for him. How come those guys get all the cool toys? They look good in those photos. Nie zapowiedzieli dezyskans. Bo mnie to najbardziej zabolało na tym meczu. Tylko liczę na coś. Yeah? We were hoping for some R&R at this point. Over. That's just gonna have to wait. We're low on troops right now. Is throwing everything we've got at that town, and that includes your squad. Over. I hear you. Out. Hey, I'm gonna. Move along, we haven't got all day. We're setting up a defensive perimeter at this location. Jestem w czołgu! Jestem w czołgu! Może nie jadę, ale jestem w czołgu. Znaczy, jadę, ale nie jadę. Już nawet jakby nowy Fallout do opcji Entertainment powiedzieli, bo też lubię Fallouty. Ale Fallouty mają naprawdę beznadziejny klimat. Taki niefajny klimat. One mają klimat, ale nie taki fajny klimat. A to gry RPG w stylu fantasy. O, one mają klimat. Fantastyka zawsze ma w tobie.
Prawie dobry. To by było. Jadę czołgiem sobie. No to już będzie kwestia gustów, Deziu. Jakoś nigdy nie mogłem się przekonać do Falloutu. Nigdy. Dobry Crosshair. Kurde, najlepszy. O kurde! Weź go zniszcz! Dlaczego jestem tylko takim działkiem? Jak chcę być jakim działkiem? Chcę strzelać z głównego działa. Tak, chyba użyjemy. Nie użyłem. Fallout 3 był spoko, bo to był Skyrim i poza to. A podobno Fallout 3 był najgorszy ze wszystkich Falloutów. Właśnie dlatego, że był typowo RPG-owy, a nie taki jakby typowo tulowy jak pierwszy dwa Fallouty. Tam Tactics jeszcze, ale to nawet nie trzy. Oj, Fallout. O, drzewa zniszczyłem. Tak, tu ewolucja technologiczna. O. Gdzie? Tu! Patrz, mi się bardzo podobało. No i to się szanuje, że się podobało. Ja bym zagrał w kolejnego The Elder Scrolls, The Elder Scrolls 6. I need this. I need this now. Ewentualnie może być też, nie wiem, no, Wiedźmin 4. O Cyberpunku nawet nie mówię, bo Cyberpunk to jest Cyberpunk. Nie lubię Cyberpunku. A więc co sobie daruje kolejną grę od Redów? Bawię jaki z nim. Zresztą, że to gry RPG wychodzą mocniej, a to prawda. Teraz albo dostajesz jakieś pierdołowate indie platformery, albo FPS, albo nie wiem, gry wyścigowo-sportowe. A RPG-ów? Taki wiesz, RPG-ów, nie mówię o klasycznych RPG, w sensie lub z góry, Baldur's Gate, Gazelle Eternity, a bez takich RPG-ów w stylu Wiedźmina, Skyrima czy Gothica, takiego już dawno nie widziałem, nie widziałem dawno takiego porządnego. Były jakieś gry TPP z otwartym światem, które no, RPG-ami porządnymi nie są. I to boli, to naprawdę boli. Że nie ma czegoś takiego. We're clear. Good work, boys. We got him through. Bravo 1 Charlie, this is Mike 1 Juliet. Over. Mike 1 Juliet, this is Bravo 1 Charlie. Over. We're gonna keep you out of the main battle for a while. But there's something else I need you to do. Over. I bet there is. Over. I need you to find the Zabograd command post and disable their communications before they call in any reinforcements. You do a good job on this.
Maybe I can get your boys out of bad company. Over. If it's getting us out of here, we're all over it. Right, Sarge? Mike 1 Juliet. We're gonna go take a look. Out. Let's move out. A się przypominałem czasy podstawówka gimnazjum, kiedy też tak wkurzaliśmy kumpli. Ej, koledze, mogę sobie do czołgu wejść? Proszę, pozwól, że mi wejść do czołgu. Ogo. No tu ani do ciebie mogę wejść? Goddammit, nie mogę. Ale w sumie zastanówmy się, Deziu, co ostatnio wyszło? Jaki RPG? Jaki porządny RPG? Bo w sumie jak napomknąłeś o tych RPG-ach, to faktycznie, no. Aż chciałoby się coś takiego porządnego zajść. Taki RPG z krwi i kości. Prawdziwy, taki mocny, taki wspaniały. Blade & Soul był znany jako najlepszy MMO C16, a teraz umiera. Mi jakoś nigdy Blade & Soul nie przypadło do gustu. No ale... Za to muszę przyznać, że ten launcher... Deziu, launcher... do Path of... coś, Exile, dobra. Najnowsze dodatek rozszerzenie do Guild Wars 2 nazywa się Path of Exile. Nie potrafię przypomnieć sobie, jak nazywa się ten tytuł, nieważne. Wygląda ten launcher całkiem ładnie. Na pewno lepiej wygląda niż ten Hell of Torrents. Niż ten podstawowy. Power Fire, no! Power Fire, tak już mogę się tak nazywać. Aż kusi, żeby kupić. Choć tak naprawdę oprócz mountów nie ma nic, zupełnie nic ciekawego. Bo fabułę, no kto ci będzie fabułę grał? Specjalizację? Nie. Co jeszcze? Nowy teren? Nie. Daliby nową miasę, coś. Bravo 1 Charlie, you've got a new priority order. Nawet level kapa nie podniosą. Jeszcze byłoby całkiem spoko, by podnieśli do 90 poziomu. Ja muszę wrócić do Black Desert i dobić ten 56 level. O matko, Black Desert to jest ta gra, w której levele trzeba się dłużej wbija i nie ma level kapu i level podniesz, możesz wbijać nawet 5 lat. To jest ta gra. Czy myślimy o tej innej grze? Pamiętam, że jak gadaliśmy o grze z takim powalonym level capem, znaczy bez level capu. Jak grałem w GW... GW... WVW. Wrzutnie, amunicje, kurde, wszystko. Ja, czyż gościu umrze, żeś. Bus bojowy mają. Tych kolejny mają bus bojowy. Na 65 levelu. Na 60. Jezus Maria. Nawet nie muszę wiedzieć,
Nie muszę wiedzieć, ile się zdobywa przeciętnie, nie wiem, ekspa za zabicia, za questy czy coś innego, żeby wiedzieć, że no, to jest trochę dużo. A ja nadal czekam na jakieś idealne MMO. Dlaczego GW2 musi być na razie najlepszym MMO? Oczywiście w moim odczuciu. Na pewno na 50 level potrzeba i... Jest różnica. To wciąż jest dużo, ale jest różnica. Mimo to to jest dużo, to jest bardzo dużo. O kurde, oni mają czurki. Gdzie są? I'm out of here. I'm out of here. Dajcie mi. Keep him off me! Sygnał przyjęć! Zwrot! I'm taking hit! Bomby poszły. Dajcie mi wyrzutnie, bo już... Tak się nie da. Nie można! Ała. Na jeden czołg zniszczony. No, 415 milionów, a 20 milionów to jest różnica. I wciąż! Damy, dalej biją. Wow, to jest mój. To nie jest mój. A tu ja miałem go bronić. On we mnie strzelał. No halo, pewnie wszyscy już to już wiedzieli dawno, dawno temu, ale ja zobaczyłem dziś. Cóż to jest? O nie, CSGO! CSGO! Ale ja nie lubię CS-a, CS mnie brzydzi. Ja jestem CS-ofobem. Tak samo jak LOL-ofobem. I Dota-lol-fobem. Ja jestem ogólnie mobo... mainstream mob... Nie, w sumie nie jestem. Ale jestem. No wiecie, o co mi chodzi. Znaczy, w zasadzie nie wiecie, no ale myślę, że się domyślacie. Muzyka! Koniec misji. Wolfgang, nie się w CS-a, bo Wolfgang nie ma CS-a. Jest ścieżka, ale coś nie... Well, no! That few stood against many! And that...
Nie możesz coś sadzić, czegoś nie masz. To zabrzmiało co najmniej dwuznacznie. I niezbyt dobrze. A. Chyba jestem głodny. Tyle nie mam mi jak zrobić skina, patrz na skorda partner w despot. Widzisz? Bo talent ci nie szanuje. Pojechał sobie na wycieczkę i ciebie ma w nosie. Chyba, wait. O, da. W pierwszej kolejności trzeba się wrócić i odebrać mój moździerz. Moździerz. A, na koniec sobie wysadę dach. Polacy, biedacy, tym razem mnie dostaną wcześniej. No nie. Hej, sułtan. Hello, my friend. Ups. Bebe. Go, bad company. Nie, to chyba nie tak działa. We've taken most of this town by ourselves, and... Well, Miss Eli did say something about getting transferred out of the company. Road's out. Looks like we're walking. Let's go up this hill here. We need a better view. Okay. Do you play CSGO? No. In fact, I hate CSGO. Seriously, I don't like this game. I don't know why. Look, but it is. All of them. We actually did it. You think we're gonna get that transfer? I don't know, but you've deserved it. Yeah, right. Hey, check it out. Down by those trucks. Those are mercs, right? Looks like them. Shouldn't we stop them? You know, ask some questions, maybe search them? Our orders are to secure this area, so I guess... What? No, hang on. Well, what happened to not taking any chances? What about playing it safe? The first one I've seen... These guys could be dangerous who hates CSGO. Tomorrow, remember? This'll only take a minute. Maybe I don't hate, but I... You just don't play and don't like... Go. CSGO is shit game. I don't play a lot, so I can't tell a lot. Maybe for some people. Maybe. Czy ja to miałem wysadzić? Nie. O kurde. Pa. Suka, jak to walisz? Kot is better. You nailed it. I'm reloading. Yes, just look. Yes. Easy. Hello. Pichimenda.
taking cover! Find some cover! Now! To można wysadzić w końcu, czy ja tego mam nie wysadzać? W sumie nie słuchałem w ogóle. Hello, darkness, my old friend. Hello! Gdzie ty jesteś? Lego. Cześć! Nie, jednak mam tego nie niszczyć. O la la. Nie uciekają. A nie, mam ich chronić. No popatrz. They're dead, all right. Come on, Haggard, can we get back to the others now? No, not even a nugget. Where are they going so fast? Złoto, ścigajcie ich. Dobre muzyki. You lost them, you imbecile. I know what I'm doing. This is a shortcut. You knew what you do. You knew what you do. If I had a penny for every time you said that, I wouldn't be needing this gold. Ale po prostu się nie da nie lubić tych ludzi. I'm afraid I. No i te ludzie są takie fajne. Fajne postaci mają. Są. Those are the trucks. I told you it was a shortcut. They're crossing the border now. We can't follow them any farther. Krawiec snajperski mogę czy coś? Co on pieprze? Haggard, fall back! He can't hear you, Sarge. If he could, he wouldn't listen. I hate to say this, but we have to go and get him back. Do we really have to go and get him back? I mean, have to? Move out. To się nazywa, koledzy. A jak się nazywa? Enemy coming in! Reds approaching! Where to go? Halo, nie mam... Jak to? Ale jak to? Nie ma? Wybuchłem go? Gdzie tam? To oni mnie wybuchną. Aha. Wszyscy umarli? Jezu, ale też trójka jest ograniczona. Serio nie może generować, nie wiem, większej ilości wrogów? Dlatego PC jest lepsze. PC Master Race. Only PC. I spot them reds. Nawet ci strzągać nie można. Au. Jauć. No. Пожалуйста. Here I go. Son of a bitch. Dosadnie to powiedział. Aha, drugi ratnik. Ale nie było mnie tu. Ops.
fuck, łatwo ci mówić, typu. O! Hejo, łatwo ci mówić. Dobra, wyrzutka nie jest zła. Pad, pad. Nie byłem ja. Przeciął przez okno. To jest... Ten gościu ma albo szczęście, albo szczęście. No ten gościu jest... No... Ja, no... O nie, nie, kolego. Kolego. Widzisz, twoje szczęście się w końcu skończyło. Czy on żyje dalej? Hello, darkness, my old friend. Co jest, Dezenku? Jakie śmieszne rzeczy tu były tu, to o Jezus. Ale były takie rzeczy śmieszne. Biegniemy. Aha. Chyba latanie na pałę nie jest zbyt rozsądny pomysł. To troszkę bardzo. Maja, co to jest? Jakaś Omaha Beach? Godzinka już prawie mnie. Prawie. Z tego co widzę, nagrywanie już trwa 46 minut. Jeszcze 15 minut i heavy rain. Ale tak naprawdę wiesz co, Deziu, będzie przerwa. Bo jestem głodny jak cholera. No ale trzeba przyznać, że no Bad Company 3 to jest jak na razie najlepszy FPS jaki ja na konsoli. Bad Company 3 powiedziałem? Bad Company 1 chciałem powiedzieć. Znaczy jak to jest najlepszy FPS jak na razie na konsoli jaki grałem. A grałem jeszcze do tych traszasz w Koda trójeczkę i Medala Europe Assault, więc to nie jest specjalnie duża i dobra konkurencja. Tym bardziej trzeba wziąć pod uwagę to, że no wciąż to nie jest dobry tytuł. Idziemy dalej. Co ten Hagar? Co ty żeś zrobił, chłopie? So, Haggard had pretty much single-handedly invaded a neutral country. Not the best move. Is this your idea of fun, Haggard? Well, yeah. May I ask you why? The gold! Didn't you see it? I mean, Sweetwater can never swallow a piece that big. Just shut it, Haggard. Give me one good reason that I should not send your ass to jail. Well, because you love me, Sarge. In a plutonic way. Bravo 1 Charlie, this is Mike 1 Juliet. Over. Mike 1 Juliet, this is Bravo 1 Charlie. Over. It was my call. We had to, you know, retaliate a hostile. You know, a threat. Over. Just get yourself back to base. Over. That's fine with me. I was planning to go fishing anyway. Over. You're facing court-martial. I don't think you're gonna go anywhere for at least 9 to 12 months. Out. Shit. That was bad, wasn't it? That was bad. It was bad, Hags. It's about as bad as anything we've ever done. Whatever you've done, it's as bad as that. Not like Chris Christopherson's third album. Oh, bad. Worse. Worse. No way! Let me think, let me think. So, Macie go się przywalone. Where does this leave us? We're here, ain't we? What? Where'd those trucks go? Oh, no, no, Sarge, you can't be serious! Yes, I am. What? You want to go after the gold? Never get any medal from the army, will I? You guys coming or what? I'm not sure that this is happening for the right reasons.
gold sweets, 24 carats. What kind of motivation do you need? What do you think, Preston? Hell, I guess I could use a couple million, same as everybody else. Guys, wait up! Mam jakiś może pojazd czy coś? I'm gonna catch up with him. Sarge, Haggard's running away again. Shit, look at that. I know, he runs like a girl. No, I'm talking about something else. I bet we just got broadcasted live to every shooter in this godforsaken country. But if we blow the antennas, can't track what you can't see. We'll get the U.S. Army off us too, Sarge. Yes. Yes. Właśnie poczułem jednego snajpera. O, jest, znalazłem. Ach, nie. Nie ma ich. Był snajper, nie ma snajpera. Tu jest kolejny. Świetni snajperzy. Seriously, to tyle? O, nie. Trochę za szybko powiedziałem hop. Co jest, Dempciuk? Chcesz, żebym ci opowiedział dowcip? Chcesz już przejść dowcip? Gdzie te ciężkie deszcze? Deszcze niespokojne. Pochowaliśmy psa, a my na tej wojnie psa pochowali. Nie, to nie tak było? Te noże to są takie ultimate weapony. Spoko, spoko, jeszcze godzina nie minęła. Jeszcze 8 minut. Najpierw. Tym bardziej, że się w sumie coraz przyjemniej gra w tego. BFO. Serio. Really hate to admit that that is an argument of quite impregnable logic. What did you just say? Zadam pytanie, pojedziesz Batman Arkham Knighta jeszcze przed końcem 2018? A tak, przejdę. Jest, ogólnie mam takie plany, żeby jesienią, gdzieś we wrześniu, czyli za miesiąc już, zacząć Arkham Asylum. Arkham City zaczniemy mniej więcej w zimą, grudzień, styczeń, coś takiego. Arkham Knight będzie, Jezus, myślę, początkiem wiosny. Chyba. Chyba, że te Batmany będą prawie takie dobre. Batmany będą tak dobre, że je zagram wszystkie pod rząd. Tego owszem. Ale wstępnie taki plan. I się raczej go trzymać będę. Raczej luty, marzec będzie. Najpierw część na zimę. No mówię, no taki plan jest ogólnie, jeśli chodzi o BFA. Ale jeśli... O kurde. Master of Disaster. Na jakim łóżku śpi to z dziewczyną? Na uwięzionym. Ej, to ci się udało. Ale prawda jest taka, że to nawet na piętrowym dziewczyną nie będzie spał. A wiecie dlaczego? Bo to śpi z femo w jednym łóżku. Potwierdzone info. On tam z femo i jeszcze mi kipi ma jakieś gay party czy coś. Więc dobrze, że mnie tam nie ma. Jako jedyny będę normalny. No, actually, you're thinking about the Ten Commandments. Now, the seven deadly sins are greed, avarice, lust... Sweetwater, just shut up. Absolutely, Sarge.
Chance fish funkin chips. Oj tam, wiesz co, demon, nie bądźmy nietolerancyjni, no. Jezus ma, jesteśmy, mamy XXI wiek, no, kiedy ludzie się żenią z psami. To nie jest takie dziwne. Zaakceptuj to. Zaakceptuj to, że ten link już z sobą nie będzie. Dwa nocy na drób jest Nerzy Finksa. Na drób, na drób. No wiesz co mówię, pierwsze trzy odcinki to jest nuda i flaki z olejem, ale później się rozkręca, jest całkiem przyjemne. Daj to obejrzeć. Bo trend też mówi, że dobrze. No bo w sumie on miał rację, on skomentował na fejsie tak, że to strasznie jedzie Silent Hillem. I trudno się z tym nie zgodzić, bo Stranger Things to jest w sumie jeden wielki Silent Hill. Tylko bez pana piramidki. Po czym poznać, że polityk kłamie już o stanie. A to już w sumie jest znane. Dlaczego śmietana ma siniaki, bo jest bita? To też jest znane, ale jak najbardziej. Zaraz, Trent ma dziewczynę? Koniec z filmami i kolegami. Co i dziewczyna, chłopie? Szkole koleżanko. Trent dziewczyna, Jezus Maria. To Trent sypia z Femo, kim nie widziałaś? Trent i Femo to jest para. I szczęście wydało. O, ty Discorda nie obserwujesz? Że nie wiesz takich rzeczy? Pewnie nie obserwujesz. Ale taka jest prawda. To wyjdzie! Bang. Ale to jest najprawdziwsza prawda, ja wcale nie kłamię. Ja wcale nie robię żadnego zena. O, fuck. Poczekajcie, koledzy, za chwilę nie będzie helikoptera. A tu jest. A to ci menda. Drama. Oj tam, jaka drama. Bądźmy tolerancyjni. To zaakceptujmy to, jak jest. Miałem szczęście, znalazłem dziś na końcu 19,80 zł. Myślałem, że poniesie jeden koleś, ale właśnie był zbyt zajęty grałem na gitarze już. O kurde, wygrałeś. Jak mi na tych wiesz, a pytanie na linka. Jezu, to było już za suche. Gdzie te helikoptery? No! Bang! Dziękuję. Preston? By the way, well, can he call you Gordon? Hey! Nobody calls me Gordon. How about Elizabeth? Elizabeth? Yes. Liz? I will accept Liz. But you better not call me it, or I will be very angry. And you wouldn't want to see me angry, Preston. Oh, yes. Ta ekipa jest tak dobra. Naprawdę, no, mimo wszystko ten Bev jest taki miałki, strzelanie jest takie sobie. Ale mimo wszystko ta destrukcja otoczenia, no, mimo wszystko jest i fajnie jest. Ale kurde, ta ekipa tak wszystko nadrabia, to się tak fajnie ich słucha. Wziąłem psa do parku, aby pograć we frisbee. Okazał się bezużyteczny. Chyba potrzebuję bardziej płaskiego psa. Jezus Maria, gdzie ty znajdujesz jeszcze dowcipy, to ja nie chcę wiedzieć.
Ale sam te dowcipy pomyślasz. Ten nowy typ w pub? No tak, oczywiście. Jak najbardziej, to jest pub. Ej, ale jeśli... serio, jeśli... gra z 2008... graficznie przypominała wam puba, to nie za dobrze świadczy o pubie. Ej, tu było działko lotnicze. Czy tak mogłem zniszczyć tego głupiego helikopterka? O! Przepraszam. Jezus Maria, jak to ma kopa? Chyba swojego bije. Ja cię, to działko rozwala. Kupcie mnie. To jest testowa pełna wersja pop. Dokładnie. Już po wyjściu z Early Access. Dokładnie tak będzie wyglądało pub jak wyjdzie. Halo. Cześć. On ma snajper. Ma wrzutnie. Ej, to ja tu mam pistolet? O ku... Przetestujmy snajpę. No tak. Mam jakąś wrzutnię czy coś? O, właśnie dziękuję. Walimy gdzieś tu. Hello. Facet próbuje wyrzucić teściową przez balkon. Pod balkonem przychodzi sąsiad i krzyczy: panie, zabijesz pan człowieka! To się pan odsuń. Jest takie złe. Jest takie złe. Ale takie takie dobre. Okej. Dobra, saving. Był save, gramy już mniej więcej godzinkę, czyli to finish. Tyle finish, jeśli chodzi o BF-a. Godzinka wystarczy. To jest mimo wszystko, jeśli chodzi o gameplay, takie troszkę nijakie. Takie miałkie, jak to jak zwykłem mówić od ostatniego czasu. No ale z drugiej strony, bohaterowie, nasza ekipa, nasze bad company, to jest kurde coś. To jest sztos, tyle powiem. No więc, tak czy tak? Tak jest, dokładnie. Moi drodzy, przyszła pora na ciężki deżach i wień. Czy znamy Alpena? Owszem, znamy Alpena. Kilka razy... znamy Alpena, ale nie pod tym względem, że go oglądam, bo go nie oglądam. Ale znam go. Tak jakby. Jak mnie patrzeć... my zdobywcy i on razem, że my się hostujemy. Z tego co mi wiadomo. Kiedyś nam puścił hosta, z tego co pamiętam. Jak byłem pijany i było karaoke. I przyszło nagle 100 widzów. Z czego 60 uciekło od razu, jak usłyszeli jak śpiewam. Trochę to smutne, ale no... no co chcieliście? Byłem pijany. Pod wpływem akrałkę. Lewacy obiecali zlikwidować ubóstwo. Prawicowcy obiecali zlikwidować biurokrację. Odyn obiecał zlikwidować lodowych gigantów. Widzisz jakichś lodowych gigantów? Głosuj na Odyna. Ej, ale tak w sumie jakby się zastanowić. Mamy prawicę, mamy lewicę. I tylko te dwa powiedzmy... dwie ideologie, jakby nie patrzeć. Czy nie ma, nie wiem, czegoś takiego jak środowica? Coś pomiędzy? Albo prawo-prawica, lewo-lewica, środowica. Nasza partia jest ideologii środowicej. Nasza partia nazywa się Środy są w środy. Środy są w środy. Eś w eś.
Całkiem fajnie brzmi. Ciekawe. Gdybym kiedyś miał funkcjonować tylko dzięki jakiejś maszynie, to proszę odłącz mnie. Nie ma sprawy. Ej, co ty robisz? Zostaw ten luty. To już bolesne. A chwila, zapomniałem czasu wyłączyć. Gdzie jest myszka? Tu jest myszka.